Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na bardzo ważny temat. Chodzi o przejmowanie ciał subtelnych przez inne osoby, a więc inne osoby po prostu, które są więcej zaawansowane jak my, nieraz mogą przejąć nasze ciała subtelne bez naszej wiedzy, nieraz robią to świadomie, a nieraz może to być zupełnie zrobione nieświadomie przez osoby, które są demoniczne. A więc, drodzy kochani, chciałem wam podać mantrę, którą się intonuje z rana, najlepiej zaraz po wstaniu z łóżka, przynajmniej jakieś 15-20 minut, pół godziny, powtarzając tą mantrę, dzięki czemu wasze ciała subtelne po prostu będą bardzo silne, jak również będziecie mieć siłę fizyczną, dzięki czemu po prostu żadna osoba, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie będzie w stanie ukraść wam waszych ciał subtelnych. Dodam, że zabranie ciał subtelnych wiąże się z tym, że osoba się czuje bardzo źle, że osoba nie może podejmować decyzji za siebie, że czuje się po prostu jak zombie, ponieważ nie posiadając ciał subtelnych, osoba jest jakby wybita ze swojej orbity, jakby wybita ze swojej energii, prawda? Także to jest bardzo ważny temat i ja tutaj dostałem od specjalnego wysłannika specjalną mantrę, która pochodzi z bardzo zaawansowanej cywilizacji i chciałem właśnie wam tą mantrę jakby zaintonować, żebyście też mogli ją sobie dla siebie mieć. A więc Aum Urangrinkaye Vidmahe, Aum Urangrinkaye Vidmahe, Vairankaye Dimahi Tano Nishinga Prachodayat. To jest raz. Zaintonuję kilka razy, żebyście mogli wejść w rytm. Aum Urangrinkha Ye Vidmahe, Aum Urangrinkha Ye Vidmahe, Vairankha Ye Dimahi Tano Nishinga Prachodayat. Aum Urangrinkha Ye Vidmahe, Aum Urangrinkha Ye Vidmahe, Vairankha Ye Dimahi Tano Nishinga Prachodayat. Aum Urangrinkhaye Vidmahe, Aum Urangrinkhaye Vidmahe, Vairankhaye Dimahi Tano Nishinga Prachodayat. Aum Urangrinkhaye Vidmahe, Aum Urangrinkhaye Vidmahe, Vairankhaye Dimahi Tano Nishinga Prachodayat. Właśnie takie intonowanie tej mantry spowoduje to, że wasze ciała subtelne spoją się z waszym ciałem fizycznym. Jest to jakby taki pancerz, jakby taka okrywa specjalna, dzięki czemu po prostu będziecie mogli być silni duchowo, nikt wam nie weźmie waszych ciał subtelnych, waszej energii. Jesteście jakby pod specjalną taką jakby ochroną. I ja polecam intonowanie tej mantry specjalnie z rana. Zaraz po wstaniu z łóżka, zaraz po wzięciu prysznica możecie zacząć intonować i to wam da siłę, to wam da energię. I to jest bardzo dobry system na to, by chronić się przed przejęciem ciał subtelnych, ponieważ jest dużo panów i niektóre wróżki, które są bardzo jakby inteligentne i dużo panów takich, którzy też się tym zajmują i są też bardzo inteligentni i oni sobie po prostu pobierają te ciała subtelne od innych osób. Co za tym idzie, po prostu nas doją energetycznie z naszej energii witalnej. Dlatego bardzo istotne jest intonowanie tej mantry, żeby po prostu nie dać się wykorzystać przez tych panów, przez te panie wróżki i być po prostu sobą. Również na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma posiada aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, który nas leczy, który nam pomaga na zdrowie, to jest właśnie ten odpromiennik. I mamy też odpromiennik osobisty do kieszeni, który nam pomaga odpromieniować się i zabezpieczyć przed promieniowaniem pochodzącym od żył wodnych, jak również pochodzącym promieniowaniem od obiektów elektronicznych, komputerów i telefonów komórkowych. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.